Dzień dobry, panie Brzęczyszczykiewicz. Jak się pan miewa? Rozumiem, rozumiem. Proszę się w ogóle nie stresować. Operacja przebiegnie szybko i sprawnie. Robiłem już nie jedną operację. Mam staż 15 lat w szpitalu, więc nie ma się czym przyjmować, dobrze? Proszę się nie stresować. Mam tutaj pana dane, pana wyniki. Widzę, że pan o siebie nie dbał w ogóle. A pani doktor Janina mówiła, żeby nie jeść tylu fast foodów i nie pić tyle alkoholu. No ale co się stało, to się nie odstanie, prawda? Mam miło też zdjęcie rentgenowskie pana żołądka. Dam to trochę pod światło. No widać, widać, coś tutaj jest. Coś tutaj zalega. Na razie nie wiemy co, ale spokojnie, dowiemy się wszystkiego. Więc na sam początek podam panu głupiego Jasia. Żeby zwiotczyć pana mięśnie, dobrze? Mam tutaj tableteczkę przygotowaną już. Proszę połknąć. Dobrze. Użyjemy teraz wenflonu. Ale wpierw odkażę sobie ręce, ponieważ antyseptyka jest bardzo ważna. Jestem też anestezjologiem. Więc. Dobra, odkażone. Użyjemy teraz wody utlenionej, żeby odkazić naskórek w miejscu, w którym będziemy wbijać wenflon. Wszystko jest w porządku. Teraz to podłączymy. Wstrzykniemy środek znieczulający, dobrze. Wszystko jest w porządku. Dzień Witam pana doktora. Wszystko w porządku? Tak, już podałem środek znieczulający i głupiego Jasia. Ja tego zastosuję, wyciągnę antyseptykę i zaraz tutaj przychodzę do was. Środek już powinien powoli zacząć działać. Może sobie troszkę podwinę, chyba się nic nie stanie. Kogo dzisiaj mamy na stole? Pan Jan Brzęczyszczykiewicz. Bardzo trudne oj, nazwisko. Oj, mówiłam. Jest super. Pan proszę spojrzeć na te wyniki. Już idę, już idę. Cholesterol podniesiony, wszystko podniesione. Wiedziałam, że tak będzie. Witam pana Jana. Jak się pan dziś czuje? Boli w brzuszku? Mówiłam. Mówiłam. Ja się konsultowałam z panem doktorem Polaczkiem, ale jak widać, nie pomogły prośby i groźby. Co mówiłam, żeby pan gotowany jadł, alkoholu mniej pił? Przecież to wszystko chodzi o pana zdrowie. Nie moje. Pana. Prawda? Oczywiście. Oj, źle pan wygląda. Bardzo proszę o latarkę. Oczywiście. Proszę. Panie doktorze, coś te źrenice takie... Jakieś takie poszerzone się wydają. Proszę spojrzeć w lewo. A, już jest głupi Jaś.
Dlatego. Uśmiecha się pan Jan Brzęczyszczykiewicz. On nawet żartuje. Nawet się udał panu ten żarcik. Bardzo proszę. Panie Brzęczyszczykiewicz, czy jest pan na coś uczulony? Zanim zaczniemy, muszę to wiedzieć. Jakbyśmy musieli podać jakieś leki, to muszę wiedzieć. Nie jest pan. To dobrze. Bardzo dobrze. Sprawdźmy. Coś ewidentnie jest. W jamie brzusznej jednak coś zalega. Ale nigdy czegoś takiego nie widziałem. No dosyć duża, 10 cm. Nawet 11 bym powiedział. 11,5. No. Nawet. Ale pan wyhodował potworka jakiegoś w brzuszku. Proszę się nie martwić. Proszę się nie martwić. To też to nasz taki lekarski żarcik. Spoko. Oświetlenie jamy brzusznej sobie zobaczę. O, widzę, że głupi jaś zaczyna działać, bo pan żartuje znowu. Rozumiem. Ale teraz pić panu nie dam. Niestety, jest pan pod narkozą. Najlepiej, żeby w ogóle już nie pił, bo wątroba tak zniszczona, że... Jedynie co woda z cytryną i miętą. Ale piweczko to widać, że lubi, bo brzuszek wstępy. Kto nie lubi w lecie? Wątroba powiększona, niejednorodność, atenuacją cienia i obszarami. Przy pęcherzykowej hipotezy. Rysunek naczyniowy zredukowany, drogi żółciowe nieposzerzone, trzustka powiększona, śledziona powiększona. Nerki prawidłowej wielkości, no to chociaż tyle. Chociaż tyle. Aorta brzuszna nieposzerzona, lecz w jamie żołądka zalega 12-centymetrowy obszar nacienienia. Mój Boże. Pola nadnerczowe i przestrzeń zaostrzenowa wolna. No troszkę tego jest. I słuszczona wątroba. Co to oznacza? Alkohol. Mówiono. Brzęczyszczykiewicz wie wszystko lepiej, ale niech on teraz nawet już troszkę nie kontaktuje, nie dobijajmy go, bo i tak jest zdenerwowany. Wszystko dobrze. Dobrze. Trzeba go jeszcze uspać, panie doktorze. Wprawdzie już nie reaguje, ale wie, co mówimy. Z ruchu warg, bo oczy to widać już takie się robią. Jakby wypił co nieco. Wypił głupiego Jasia. Zwiotczały mu mięśnie, mu zwiotczały. Rozmemłał się jak żylka normalnie na słońcu. Dobrze. Już w ogóle nie kontaktuję praktycznie. Dobrze, ja i tak muszę mu podać podtlenek azotu. Jedne środki sprawią, że uśnie i będzie śnił o pięknych rzeczach. Może numery do Dolotka mu się przyśnią. Oby tylko nie śnił alkoholu. No oby. No. Ja zawsze mówię, że alkohol to zło. Dobrze, panie Janie, a teraz proszę. Głęboki wdech i działamy. I przyśnią się panu same wspaniałości. Prawda, panie doktorze? Oczywiście, może jakieś ładne kobiety, jak pani Janka. Oj, dziękuję, ale teraz się zaczerwieniłam. Panie doktorze, nie na stole. Wdech. Sprawdźmy rytm serca w normie. A ciśnienie, panie doktorze? 120 na 80. Okej. Jeszcze raz, panie Janie. Dobrze, jeszcze rurka intubacyjna do tchawicy. Oj, coś się krztusi, ale to tylko taki odruch wymiotny na tę chwilę. Już będzie dobrze. Chyba, że coś wypił przed operacją. Pan tylko z tym alkoholem, ciągle dajmy mu szansę. Może on to słyszy jeszcze. Wszystko w porządku, panie Janie.
żeby czuł się miło. Niech mu pan doktor jeszcze główkę pomasuje. Niech odczuje lekkie mrowienie. O, już śpi jak komary w zimie. Usnął. Udało się. Teraz. Panie Janie. Naszego fałszu nie słyszę, więc to chyba dobrze. No ja kiedyś byłem w chórku, więc... W kościelnym? Szkolnym. A, bo ja w kościelnym. Jak? No to dobrze. Ja bym do kościoła chodził dla pani, jakby pani w chórku śpiewała. Oj, oj, panie doktorze. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy. Jeszcze sprawdzę sobie, poproszę o latarkę. Oczywiście. Źrenice niepowiększone. Dobrze, drugie oczko. No i wszystko w porządku. Wszystko w porządku, śpi jak laleczka. Kochany, ale się stresował. Panie doktorze, on się stresował. Miał tak troszkę przaty, a on się stresował. Ale potem jakie żarty walił na tym głupim razie. Najlepsze jest to, że po sali, na sali opooperacyjnej, jak już się wszyscy wybudzają, to takie plotą głupoty, że ja sama nie wiem, o czym oni mówią, ale śmieję się, żeby im było miło, bo wie pan, jak to jest po operacji. Na przykład mówią, że lekarze śpiewają, skądże znowu? A my sobie czasami wiadomo. Trzeba się rozluźnić, my też tak się stresujemy. No, już wszystko dobrze. Zaczynamy. Wszystko działa, rurka jest dobrze. I okej. Okay. Panie doktorze, bardzo proszę o skalpel. Oczywiście. Sterylny oczywiście wcześniej. Bardzo wszystko wymyte. Dobrze, dobrze, dobrze. Robimy pierwsze nacięcie. Nawet ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Chodzi jak nóż masło. Dokładnie. Bardzo proszę. Dobrze. Palenie. Głowica troszkę ruchoma. Mówiłam, żeby naprawili. No, to tam nic nie szkodzi. Się dokręci. Dobrze, przecina tkanki. Przebijamy się przez tłuszcz warstwy podskórnej. Potem mięśnie odrzewne. Kocher kombinerki, bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję. Bardzo proszę, drugie haki do podtrzymania tkanek. Jeśli już podtrzymuję. Oj, coś tutaj ciężko idzie, ale to przez to, że dosyć dużo tłuszczu. On się prawie wylewa na stół. Nie, jeszcze nie. Panie doktorze, to jeszcze nie ten etap. Na razie to jest wszystko elegancko. Mhm. I chyba nie czuję, bo nie robi żadnych znaków na twarzy. To wszystko w porządku. Śpi jak Susa. Śpi. Niech śpi, biedaczek. Biedaczek, jakby słuchał Janiny, to by teraz na plaży na Bermudach leżał. Ale nie mówię, że z browarkiem w ręku. O, ja bym sobie poleżał. Oj, panie doktorze, kiedy urlopik jaki? Prawie w ogóle w tej pracy urlopów nie ma. Jak to nie ma? Przecież wystarczająco dużo lekarzy ostatnio zatrudnili. Ale chyba takie lepiody z nich. Ach, ci nowi, świeży po medycynie, to nic nie umieją. Nie wiedzą jeszcze, jak to wygląda, jak życie pachnie. Jak krew pachnie. Racja. Bardzo proszę o wytarcie mojego czoła. Bo lekko się przypociłem. Z całą chęcią, pani Janina. Bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, że mój spray tam nie będzie widoczny. Na tym ręczniczku. Tyle się starałam. Byłam wczoraj u kosmetyczki na opalaniu natryskowym. Bo to słońce teraz niby ciepłe, a nie opala. Och, pani Janko. No. Pani nie potrzebuje żadnych samopalaczy. Och, pięknie wygląda. Boże, jak mi pan dzisiaj wazelinę. Czy pan coś potrzebuje pan więcej godzin? No jeśli mam razem z panią operować, no to... Zobaczymy, porozmawiamy z dyrektorem. Okej, okay, wchodzimy do jamy brzusznej. Proszę tu rozszerzyć. Okej. Okay. O, ten brzuch ma to serio pokaźny. Proszę, haki. Rozszerzony. Bardzo proszę. Na razie wygląda wszystko w porządku. Okej, okay. Jakie mamy ciśnienie, panie doktorze? Trochę zaczyna spadać. Okej, okay. Mały spadek ciśnienia, małe krwawienie. Widzę, bardzo proszę, ssak. Oczywiście, już. Ssak. Och, małe proszę. Krwawienie. Pan Jan nam się tutaj troszkę... Ciśnienie dalej spada. Spada? Musimy go podwiązać. 180. Proszę, podkucie igły nici. Podwiązujemy małe naczynia. Proszę. Igła oczywiście też wyczyszczona wcześniej. Sto na 60. Chyba idzie wyżej. Proszę ssak trzymać, żeby odsysać krew. Już zaczyna się podnosić, wracać do normy. O, super. Dobrze. Very good man. Good, good. Czasem zdarzają się takie małe incydenty w czasie operacji. Dobrze, ssak już nie będzie potrzebny. Bardzo proszę. Dobrze. Nici odkładamy. Oczyszczę sobie ranę. Bardzo proszę. O, te cążeczki białe. Tak, haczki. O. Troszkę nam się tutaj to wszystko pokićkało, ale przynajmniej wiemy, że robimy dobrą robotę. Chyba, że to nie krew, a keczup z tych fast foodów, które on zjadł. Możliwe, ale to by pachniało pomidorami, a tak nie pachnie. Racja, takie metaliczne to krew. Pan doktor to naprawdę zapachy lubi. Ja to lubię odgłosy, a pan zapachy? Tak, szczególnie pani perfumy oczywiście. Panie doktorze, nie zapominajmy, że ja mam męża. A ja mam żonę, oczywiście. No, przy okazji. Ktoś dzwoni. Halo, słucham. Janina z tej strony. Witam serdecznie na bloku operacyjnym. Ale my w tym momencie operujemy. Kto to dzwoni? Bardzo proszę, do pana. O wilku mowa. Halo? Jezu Mariorka, o co chodzi? Ale co mi to obchodzi, że dziecko zaginęło? Mamy jeszcze drugie. Jezu, to czemu do mnie dzwonisz, a nie na policję? Dzwoń na policję. Jakby Rufus zaginął, nasz kochany, wierny pies, to rozumiem, ale Boże, Antek, rozrabiaka. Przestań krzyczeć. Jezu, znajdzie się Bachur, on już nieraz uciekał. Dobra. Nara, nara. Jezu, dzwoń. Ty baby, bardzo proszę, nie dać telefonu. Masakra. Co chciałem? A, nie wiem, Antek zaginął. Kto to Antek? No mój syn. Tak, a ja miałam psa o takim imieniu. Tak, taki zbieg okoliczności. I co z nim? No nie wiem, no. On musi zaginąć. Bardzo proszę trzymać haki. Dobrze. Nie zagadujemy, gadamy i robimy. Dobrze. Nie płacą nam za zagadanie. On potrafi zaginąć parę razy w ciągu tygodnia. To ty tam wiesz. Okej, okay. Potrzebne już. Odsunięte. Bardzo proszę trzymać te haki, żeby nam się nic nie wylało. Dobrze. Bardzo ładnie to wygląda, panie doktorze, prawda? Mhm. Były małe komplikacje, ale tak czasem się no, ale zdarza. To zawsze komplikacje wychodzą w takich nagłych przypadkach, kiedy... No, oczywiście on już mówił, że ten brzuszek go bardzo bolał, ale... No wie pan, jak to ja ciągle myślę, że może to przez właśnie jedzenie, ale pewnie nagromadził. Teraz coś zobaczymy. O,
Oczywiście panu Janowi nie musimy mówić, żeby komplikacje. Dobra, znalazłam miejsce, które powinno być wycięte. Już wyciągam. Podtrzymać proszę. Jeszcze chwilka. Mam. O mój Boże, co to ma być? Co to jest? Już nigdy nie będę jeść w KFC. Kurzę łapkę, nie jest trawiona przez żołądek. Kwasy nie działają tak, jak potrzeba. Jakieś wadliwe nuggetsy musiały być. Nie zostawię na później, zazwyczaj sobie zostawiam takie smakołyki, ale... Bardzo... Ale jakie duże. Babcio, proszę, miseczkę z jodem. Już, oczywiście. Jemne, co to ma być? Ale okaz. Ale wyhodował okaz. Co to ma być? Masakra. Dlatego ja gotuję w domu. Zawsze gotuję w domu. No. A w tych restauracjach czasem piszą, że domowe jedzenie, ale to zawsze odgrzewane jest. Pożarz se jak świnia w chlebie i myśli, że no. Świat zwolił. Jedzenie jest naprawdę jedzenie i picie. Pierwszym i ostatnią rzeczą do takich właśnie zwyrodni. Bo później kończy się tylko na operacyjnym stole. Dobrze, panie doktorze, bardzo proszę sprawdzić, czy wszystkie waciki zostały wyciągnięte, żebyśmy czasem przypadkiem nie zaszyli nic. Ponieważ jak zaszyjemy, później będą o wiele większe komplikacje i znowu będziemy mieć problemy. Mieliśmy nieraz. Wie pan, jak my nożyczki ostatniego roku zaszyliśmy pacjentowi? Ach, takie rzeczy się zdarzają. W czasach PRL-u to nawet znajdowaliśmy żarówki w odbycie. Żarówki? To nie za mojej kadencji i na pewno nie w moim szpitalu. Poza tą kurzą łapką niczego tutaj już nie ma. Wszystko w porządku. Oczyszczone. Bardzo proszę jeszcze ssak. Oczyścić dobrze ranę i szyjemy. Proszę. Bardzo proszę, panie doktorze, po odsączeniu szef 3.0. On tam się rozpuści, te tkanki się zrosną. A później staplerem zamkniemy naszą ranę. Dobrze. Myślę, że za 3 tygodnie przyjdzie do kontroli. Proszę, stapler. Bardzo dziękuję. Co 2 głowy to nie jedna. Żółwik. Myślę, że bardzo się nam udała operacja. Jest wszystko w porządku. Ale jeśli nasz pacjent nie zmieni nawyków żywieniowych, to ta operacja może się powtórzyć. Ja już tu go przypilnuję. Bardzo proszę. Jeszcze gazik do przemycia. Proszę. Bardzo dziękuję. Oczyścimy pięknie rany. Jak nowo narodzone. Opatrunek. Puścimy ranę i zaraz obudzimy go z tego pięknego snu. Panie doktorze, jak pana w ogóle dniówka dzisiejsza? Zadowolony pan jest z godzin? I nadgodzin? 12 godzin dziennie robić, no to... Przynajmniej pan zarobi na jakiś... Fajne wczasy. Lew, nie mam czasu, żeby jeździć na wczasy. To po co mi te pieniądze? Nie ma czasu, by jeździć na czasy. No, panie doktorze, bo się pan Boga trzeba się zresetować i zrelaksować. Tak jak niektórzy. W końcu ludzie. Się udało otworzyć. Tak mocno zamknięte, jak w sejfie.
było. No musi być wszystko bardzo sterylne. Nie ma to tamto, ok, nie wyjmę. Może niech pan doktor parę miłych słów powie naszemu pacjentowi. Na pewno to słyszy i ucieszy się i będzie się budził w wielkim spokoju. Spokojnie, wybudzamy się, wybudzamy się. Ja już mam zaszczyt wybudzający. Dobrze, wszystko tutaj. Operacja przeszła pomyślnie, proszę się nie martwić. Wszystko jest w porządku. Wyciągnęliśmy to, co tam trzeba było, co zalegało w żołądku. No miał tam pan taką kurzą łapkę. Proszę oddychać tlen. Wyciągnę rurkę. Och, krztusi się. Ale już dobrze. Mam jeszcze zaszczyt przeciwbólowy. Budzimy się. Panie Janie. Panie Janie. Wszystkie dzwony biją. Ping, bang, bong. Ping, bang, bong. Ping, bang, bong. Ping, bang, bong. O, chyba oczy się już rozwierają, widzę. Budzi się powoli, budzi się. Ojczu, komu się spodziło? Teraz będzie troszkę mamrotał, więc jak będzie pana wyzywał od różnych dziwnych dziwactw, to niech się pan nie przejmuje. Ach, żona też mnie wyzywa, więc... A, to norma? To norma, się przyzwyczaja. No tak słyszałam przez telefon, że taki nieciekawy głos miała. Mało powiedziane. Myślę, że będzie dobrze. Panie Janie, witamy serdecznie wśród żywych. Tadam. Jest pan jeszcze na sali pooperacyjnej, tak? Wszystko przebiegło zgodnie z naszym planem. Prawda, panie doktorze? Była mała komplikacja, było krwawienie, lecz zostało zaszyte. Znaczy się, nie został pan całkowicie zaszyty, ponieważ rana się będzie goić. I proszę pamiętać o właściwych nawykach żywieniowych, żeby operacja nie musiała się powtórzyć. Panie Janie, za 3 tygodnie musi pan przyjść do mnie na ściągnięcie szwów, bo wewnątrz jamy brzusznej zostały zapodane panu szwy rozpuszczalne, więc ich nie dotykamy, one się rozpuszczą w organizmie, ale zaszyliśmy pana takim specjalnym urządzeniem, tak? Staplerem i te szwy nie wchłaniają się przez organizm, więc musi pan przyjść za 3 tygodnie już do pana doktora. Oczywiście. Na wyciągnięcie szwów. Wszystkim się zajmę. Tak. Jest pan w bardzo dobrych rękach i był pan w bardzo dobrych rękach. To co? Zawozimy go? Tak. Na łóżeczko takie wygodne? Ja wiem, że pana boli kręgosłup. Ja wiem, bo teraz będzie pan odczuwał dyskomfort. No nasz stół operacyjny nie jest tak bardzo wygodny. To tylko, wiadomo, przejściówka do raju. Czyli świętujemy udaną operację. Bardzo oczywiście świętuję. Bez alkoholu. Bez alkoholu świętujemy. Niech pan pamięta. To był znak od Boga. Ta operacja, to znaczy, że coś się już dzieje. Abstynencja. To jest klucz. Abstynencja, tak. My mamy bardzo stresującą pracę, ale potrafimy odnajdywać sobie w internecie różne inne dziedziny, które sprawiają nam relaks. Jakie? Memy. On pyta, jakie? Memy. ASMR. I memy. Memy też. To ja o tym nie wiem. Nie. Jakie? No tak jest kwejka. Wiem, że jestem uczonym człowiekiem, ale czasem lubię się odmuszczyć memami. Może dlatego, że jestem starsza i nie wiem, o co chodzi z memami. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ASMR jak najbardziej. A jaki ASMR, pyta pan Brzęczyszczykiewicz? ASMR Janki, polecam serdecznie. ASMR Polaczek, szepcząca w sieci. A
Aszka ASMR na przykład. Aga Vibes? Anika? Czas po deszczu? Robimy normalnie reklamy. Właśnie wymieniamy panu. Ja wiem, że nie ma pan długopisu, żeby zapisać. Ale myślę, że ja panu zapiszę. Taka na recepcie. Tak, na recepcie. Na recepcie panu zapiszemy wszystkich twórców wspaniałych ASMR, którzy przyczyniają się do spokoju i błogiego snu naszych pacjentów. Więc alkohol naprawdę nie jest potrzebny. Ani papierosy. Ani fast food. Ani narkotyki. On się pyta, co będzie mógł jeść po operacji. Smoothie bananowe na przykład. Kaszka. Ale na wodzie. A przy panie doktorze, bardzo dziękuję za wspólną operację. A pana zawozimy na salę pooperacyjną.